Ania, jak do tej pory, trochę zawodzi. Otóż ja myślałem, że będzie ciekawiej i fajniej, tymczasem właśnie tak mam takie wrażenie, że ona dopiero zamierza się rozpędzić i będzie ciekawiej. Czekałem na programy, również i na spory, ale spory merytoryczne. Czy to się nam, Polakom, wyborcom uda, to się okaże. Wiecie Państwo, również i teraz będzie się okazywało, bo nie oszukujmy, nie ma co ukrywać, dzisiejszy gość jest a propos tego, co do tej pory powiedziałem. Mianowicie, jako że jesteśmy w trakcie kampanii wyborczej, to zaprosiłem gościa, który po pierwsze jest moim i naszym przyjacielem, po drugie bierze udział w kampanii i wie o niej dużo. I to tak na przykład, gdy chodzi o kampanię wyborczą pani marszałek Kidawy-Błońskiej, ale też wobec tego i innych kandydatów, innych partii. No zobaczymy. Najpierw może przywitajmy panią poseł Joannę Fabisiak. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. O, drodzy państwo, przybyła do nas pani poseł Joanna Fabisiak, którą gościłem w naszej audycji już mniej więcej rok temu. Wtedy była audycja poświęcona wyłącznie pani poseł i wyłącznie pani Joannie. Opowiadaliśmy o pani życiu, o pani działalności, o pani też i poglądach. Dowiedzieliśmy się niebywałych rzeczy. Pani poseł, dzisiaj będziemy chcieli omawiać sprawy polityczne. Zgodzi się pani? No, jestem politykiem, w związku z czym trudno, żebym się nie zgodziła. Trudno odmówić, tak? Rozmowę, tak, o polityce. Ale póki co jednak powiem, że ta nasza przyjaźń, która już jest przyjaźnią wieloletnią, nie wynika przecież z przypadku. Otóż pani poseł naprawdę działa na rzecz różnych środowisk, o czym opowiadała wtedy, w tamtym pierwszym naszym spotkaniu. Ale ja powiem o tym, co mnie najbardziej dotyczy. Otóż pani poseł jest związana z niepełnosprawnymi, z działalnością naszych organizacji, no, z działalnością na rzecz takiego świata otwartego dla wszystkich, świata pełnego lub pełniejszego empatii. Właśnie z tego powodu się zaprzyjaźniliśmy, tak, pani Joanno? Tak, absolutnie tak. Właśnie nie połączyła nas nie polityka, a połączył nas człowiek. I to prawdę powiem, połączył nas człowiek będący w danym momencie życiowym w sytuacji słabszego. A ja uważam, że polityka to sztuka pochylania się nad słabszym i rozwiązywania problemów człowieka słabszego. I to nie znaczy, że to ktoś jest, czy to jakaś niedojda, czy to ktoś, kto akurat taki ma taki los do niego krzywo uśmiechnięty. Po prostu każdy z nas, absolutnie każdy człowiek w swoim życiu ma takie momenty, kiedy jest tym słabszym. I wówczas potrzebna jest mu wyciągnięta ręka, życzliwa ręka. I myślę, że to jest w ogóle istota polityki. Ja nie wiem, czy się pan ze mną zgodzi, panie Marku, ale tak ja ją pojmuję. Zgadzam się, droga pani Joanno. Otóż tak, polityka, praca dla dobra wspólnego, ale w tym kontekście przecież mamy prawo wymagać, żeby nie tylko zadbać o słabszych, o czym właśnie wspólnie wspominamy, o tych ludzi, którym nie sprzyjał los, którzy są, nie wiem, schorowani, starsi, nie radzący sobie w życiu, a wreszcie również ludzi z niepełnosprawnościami. No, dobro wspólne również dotyczy pozostałych obywateli. No, a no wszyscy właśnie mamy jakieś problemy, a ja na przykład potrzeby. Myślę, że zadbanie o przedsiębiorców, o małych przedsiębiorców, to jest również w danym momencie, oni są najsłabsi. W tej chwili moja fryzjerka w Sejmie powiedziała, że musi zamknąć działalność gospodarczą, bo rośnie tak ZUS, że nie jest w stanie już go zapłacić. O, to jest słabszy człowiek i to wcale nie jest niepełnosprawny, w pełni sprawna, śliczna dziewczyna, a nie może robić tego, co chce. To samo powiedział mi taksówkarz, że rosnący ZUS nie pozwala mu na prowadzenie dalej uczciwie, bez jakichś tam machlojek tej działalności. Więc myślę, że tak to pojmuję, żeby się nie koncentrować właśnie na jednej sprawie, tylko jednak obserwować życie społeczne w różnych jego przejawach i dostrzegać te problemy, się zastanawiać, czy nasza polityka jest dobrą polityką, czy jest dobrą dla każdego w jakimś sensie. Bo jeśli sobie odcinamy ten
to źródło ogromne, no, znaczna część dochodu narodowego pochodzi właśnie z małego, ze small biznesu. No, więc tak pojmuję tą opiekę nad słabszymi. Ja jestem jednak jeszcze zaskoczony. Proszę nam przedstawić, w jaki sposób tej pani fryzjerce i temu kierowcy rośnie ZUS, bo przecież w mediach słyszymy, że mamy i obniżenie podatków, i obniżenie składek ZUS-owskich w przypadku nowych przedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw. Słyszymy w mediach, że mamy pomoc państwa dla tych biznesów, które są właśnie małe i średnie. Znaczy, że taki jest dwugłos, że z jednej strony słyszymy głos strony rządowej, a z drugiej strony słyszymy głos ludzi. I jest pewna rozbieżność, jeśli chodzi o podatki. To także wczoraj słyszałam i w rozmowie akurat takiej telewizyjnej z panem ministrem Maksymowiczem, on mówi, że podatki spadają, a ja mu zaproponowałam, żeby narysować, bo jesteśmy cywilizacją obrazkową, więc narysujmy na obraz, tak obrazkowo, ile i jakie podatki zmalały, a jakie wzrosły. I okaże się, że ja w tej chwili nie będę ich wymieniała, bo to byłoby wręcz trudne. Natomiast gdybyśmy potem to zbilansowali, to okaże się, że jednak ten bilans wypadnie in minus dla społeczeństwa. To znaczy, że więcej będzie tych podatków, które wzrosły, niż te, które zmalały. No ja myślę, że to trzeba tak porównawczo patrzeć, a moja fryzjerka, i to nie jedyna osoba, no jak pan zobaczy, teraz mam parę loków na głowie, nawet dzisiaj u niej byłam i niestety mi to potwierdziła. Nie, loków to nie ona, widzę. Aha, państwa, no niestety. To tak, to byłoby trudne dla pana. A dotykać nie będę, jeśli pani pozwoli. Ja wiem, że w tej chwili dotyk prawie stał się zabroniony, oj, tak, chociaż oj, tak. To też to już jest inny wątek, ale to strasznie niedobre, bo każdy z nas potrzebuje czasami pogłaskania po głowie, a czasami i pocałunku. A dzieci tego potrzebują bardzo, ale od tej dygresji na chwilę odejdźmy. Natomiast no właśnie dzisiaj ta młoda osoba mi powiedziała, że wyliczając, ile ona tam ma z jednego uczesania, ile ona by musiała i ile ona musi zarobić, żeby utrzymała lokal, i że po prostu nie przy tym wzroście ją na to nie stać, więc trzeba by pewnie wziąć, zaprosić ją tu do studia i ona by to tak enumeratywnie wyliczyła, na co, ile płaci i dlaczego teraz od stycznia, tak jak mi mówiła, kolejny wzrost ZUS-u nie pozwala jej na prowadzenie i malutkiej firmy, ale firmy, z której utrzymywała. A więc w kwestii podatków, w kwestii ZUS-u mamy dwie osobne i niezgadzające się ze sobą narracje. Otóż koalicja informuje poprzez media, w których ma, że tak powiem, fory, może na nie liczyć. Mówi, że podatki i składki ZUS-owskie się zmniejszają, że obciążenia się zmniejszają. Tymczasem opozycja, której przedstawicielem jest również pani poseł, twierdzi inaczej. Proszę państwa, jaka jest prawda? Myślę, że każdy ma swoje zdanie na ten temat i doceniam wypowiedź tej pani fryzjerki. No widocznie akurat tak jej się składa. Nie zakładam przecież, że ona się myli. Natomiast no, znam przedsiębiorców, którzy mówią, że naprawdę są możliwości rozwojowe, a szczególnie gdy odnosi się do młodzieży, do startupów, do ludzi, takich przedsiębiorczych oraz pomysłowych, że jest w tej chwili łatwiej wystartować, że są szanse rozwojowe. No, na pewno każdy biznes jest trudny, pani poseł, utrzymać go, zarobić tyle, żeby wyjść na powierzchnię, a potem wyrosnąć. Ja myślę sobie, że większe problemy mają przedsiębiorstwa średnie, bo właściwie te średnie przedsiębiorstwa nie obejmują żadne ulgi, ani te startupowe, ani te właśnie inicjujące działalność gospodarczą, te biznesy, które zatrudniają kilkadziesiąt osób. Jest tam trudno, ale również i było kiedyś tak samo, pani poseł. No, za poprzedniej koalicji naprawdę nie można powiedzieć, żebyśmy mieli specjalnie łatwo. 20 lat ten swój zawód wykonywała, mając działalność gospodarczą. I to nie jest jedyna osoba. Wie pan, panie Marku, ja nie analizuję, nie będąc ekonomistą, nie będę analizowała mechanizmów ekonomicznych. Natomiast to jest konkret z dziś i nie tylko z dziś. Często mi ludzie mówią, że nie są w stanie przy tego rodzaju i obecnych wszystkich podatkach utrzymać własnego biznesu. To mnie ogromnie martwi jako liberała gospodarczego, bo wie pan, też miałam, opowiem o innej sytuacji,
o sytuacji kiosków takich warzywnych, które masowo są likwidowane, bo one nie są ładne. I tak jak byłam w różnych krajach, przy okazji różnych bytności, ale to był, to będzie i Wiedeń, i Berlin, i Londyn, i Rzym, i Paryż. W Paryżu bardzo dawno nie byłam, ale też widziałam małe straganiki, bazarki. I jak rozmawiałam z ludźmi, to oni odpowiadali mi tak. Ależ my bardzo dbamy, bo to są miejsca pracy. Bo jeśli my o te miejsca pracy nie będziemy dbali, to wówczas będziemy, ci ludzie pójdą, przyjdą po zasiłki i sięgną do naszych kieszeni. No bo z czego się biorą te zasiłki? Natomiast ja mam takie wrażenie, że też w imię piękna, piękny wygląd jest ważny, estetyka jest bardzo ważna, ale my jesteśmy krajem na dorobku. W związku z czym powinniśmy przede wszystkim dbać, żeby każde miejsce pracy, szanować miejsce pracy, szanować każdego i każde miejsce pracy ponad wszystko utrzymywać. Znaczy, chcę pani powiedzieć tutaj w tej chwili, że jest pani przeciw zamykaniu takich małych biznesów, jak właśnie warzywniaki, bazarki, tak? Bo jestem z powodów przeciw, estetycznych, tak? Ale nawet... przecież w Warszawie najbardziej było to likwidowane, z tego co ja wiem. Wszędzie. W Warszawie, całej Polsce. Tymczasem Warszawa jest rządzona przecież od dawna przez Tak, ale ja mówię o skali całego kraju. Bo tak jest wygląd estetyczny, czasami bierze górę nad... Ja chciałabym pokazać pewne mechanizmy, bo zaczęliśmy rozmawiać o miejscach pracy, więc ja uważam, że my jako obywatele powinniśmy przede wszystkim wyrażać to na każdym forum dla nas dostępnym, że chcemy szanować każde miejsce pracy i takie jest założenie każdego republikanina amerykańskiego, że własność jest rzeczą świętą. I ja, jest mi to hasło bardzo bliskie. I tak samo każde miejsce pracy my je upiększajmy, bo są dwie różne rzeczy. Upiększajmy, nadajmy im jakąś formę estetyczną, piękną, ale jeśli pan już mówi i też jeżdżąc po Polsce, widziałam wiele miejsc, gdzie były takie właśnie targowiska, potem zostały zlikwidowane, bo one nie były ładne. No nie były ładne, ale dawały ludziom chleb. Kiedyś Polacy handlowali, bez względu na to, jaka była rzeczywistość polityczna, z tak zwanych szczęk. Na pewno pan pamięta, to były te rozkładane stoły. Potem to zlikwidowano i słusznie, ale zamieniajmy to na bardziej estetyczne formy, a nie likwidujmy Pani miejsca Janno, pracy. Ale to z tego, jest co ja wiem, zasada. Te miejsca pracy na bazarkach były likwidowane przede wszystkim przez to, moim zdaniem, z tego, co ja wiem, przez to, że ci przedsiębiorcy, ci handlowcy, ci kupcy nie wytrzymywali konkurencji przecież tych centrów handlowych, które zostały wprowadzone przecież na zasadzie bardzo liberalnej. One są zwolnione z podatków, one mają prawo do przedłużonych płatności, czyli potrafią płacić polskim dostawcom, polskim wytwórcom, na przykład spożywcom i tak dalej, na przykład przez 300 dni, 300 albo rok, albo pół roku, to trudno z tym wytrzymać. I wobec tego te małe biznesy przede wszystkim padały, nie z powodów likwidacji, z powodów estetycznych, tylko z powodów właśnie niemożności konkurencji. Ale ja mówię o tej likwidacji, o tej braku troski, o to jak gdyby, to jest już, panie Marku, porusza pan zupełnie inny problem. Bardzo ważny problem. Ja nie wiem, w tej chwili nie mam takiego dostępu, nie wiem, czy obecny rząd nie uporządkował tej sprawy, czy podatków nie płacą. Nie wiem, nie mogę o tym mówić, bo po prostu nie wiem. Była próba specjalnego opodatkowania dużych właśnie centrów handlowych. Ale tylko próba? Chyba Platforma Obywatelska była przeciw temu. No tutaj Unia Europejska nam to zablokowała. Nie ma nic do powiedzenia, bo jak pan wie, w Sejmie większość ma obecny układ rządowy, czyli Prawo i Sprawiedliwość, więc tu naprawdę, tu nie przerzucajmy tego. No to tego Unia Europejska zablokowała tę propozycję premiera Morawieckiego, który wtedy jeszcze był wicepremierem, żeby właśnie dodatkowo opodatkować te duże firmy. Tak. No Unia Europejska teraz zezwoliła na to, ale jednak kilka teraz lat straciliśmy. I co? I w tej chwili już jest, ma pan tę wiedzę, że... Nie, jeszcze nie jest to wprowadzone. No właśnie, także ja myślę, że to martwmy się o to, co na pewno jest i martwmy się o każde miejsce pracy, ale przede wszystkim te miejsca pracy są w największej mierze uzależnione od tych... Pani poseł, ale nie mamy bezrobocia. Co pani o tym sądzi? No, mamy bezrobocie na poziomie 5%, no teraz w zimę to się zwiększyło o 1/10, a to jest, nie wiem, 5,1%.
bezrobocia, no co tak naprawdę chyba już nie jest właściwie bezrobociem, bo... Znaczy, zwracam się z apelem do słuchaczy. Drodzy Państwo, mam w biurze poselskim, przyjmuję ludzi z różnymi problemami. Jednym z nich to jest brak pracy. I mam ludzi z różnym wykształceniem. W tej chwili mam mężczyznę 50-kilkuletniego, no bliżej lat 60, ale sprawnego, bardzo sprawnego intelektualnie. Fizyka z wykształcenia, bez pracy magisterskiej, ale skończył fizykę. I bardzo potrzebuję jakiejś no, intelektualnie sprawnej pracy dla niego. To jest jeden przypadek. Drugi, potrzebuje na pewno pracy dla mojej fryzjerki. Trzeci, potrzebuje jeszcze chyba z 5 miejsc pracy, w tym także dla osoby z wykształceniem podstawowym. Z jednej strony mówi się, że bezrobocia nie ma. Ja natomiast do Państwa apeluję, jeśli tylko Państwo zechcecie, wszystkie te osoby są mieszkańcami Warszawy, no bo ja też jestem posłem warszawskim, więc głównie przychodzą do mnie warszawiacy. Potrzebuję przynajmniej 5 miejsc pracy i mimo naprawdę starań, szczególnie dla tego mężczyzny, który ma kredyt i musi go sprawdzać, spłacać, bardzo potrzebuje pracy, więc jeśli ktoś z Państwa tylko ma takie potrzeby, proszę o telefon do pana Marka i wtedy będzie to naprawdę działanie. Połączymy różne dobre inicjatywy. Proszę Państwa, więc niech Państwo nie sądzą, że moje zaproszenie pani poseł Jany Fabisiak jest przypadkowe. Otóż ja chcę prezentować w tej audycji Jesteśmy Razem, tę ideę bycia razem. Otóż my jesteśmy razem. W pewnych sprawach możemy się różnić, ale naprawdę wspólnie musimy pracować. Proszę Państwa, gdyby nie było różnic, to też nie byłoby rozwoju. Dlaczego? Bo dzięki różnicom wychodzą na jaw inne pomysły, inne plany, inne idee niż te, które już sami mamy. My myślimy o tym, co sami wiemy, co przyszło nam doświadczyć w naszym życiu, w naszej przeszłości, prawda? Do głowy nam nie wpada, że są sprawy, są problemy, których wcale nie dotykaliśmy do tej pory. Powinniśmy się o nich chcieć dowiedzieć. Dlatego spotykamy się w różnych tematach z różnymi osobami i tak rozmawiamy i szukamy rozwiązań, jak najlepiej zadziałać, żeby być razem, żeby było w Polsce, a też na całym świecie, jak najlepiej. To też Pani ważne Marku, jest w systemach się demokratycznych. Być razem, jeszcze to najważniejsze. Ważne w systemach demokratycznych, żeby była koalicja, żeby była opozycja, żeby dyskutowały. Wtedy obywatelom jest najlepiej, żeby się te poglądy ścierały. Oczywiście, żeby nie było kłótni, żeby nie było awantur, żeby była dyskusja merytoryczna. Pani Anna, jeśli pani pozwoli, to zaproszę panią do pierwszej piosenki, którą dla pani przygotowałem. Drodzy Państwo, rok temu, mniej więcej wtedy spotkaliśmy się z panią Janą Fabisiak i wtedy dowiedziałam się właśnie, pani poseł chciałaby w tych audycjach, żeby ten sam puszczać Grechuta. Nie, nie, no to nie. Ale pani prosiła wtedy o Grechutę, ale właśnie dlatego, żeby był to polski wykonawca. Drodzy Państwo, no więc już nie odważyłem się puścić drugi raz Grechuty, bo mam taki, pani poseł, zwyczaj, żeby jednak w tych audycjach był ktoś następny. Dzisiaj chciałam zaprezentować pani poseł oraz słuchaczom, przypomnieć Wiolę Brzezińską, młodą wokalistkę, która kiedyś wygrała szansę na sukces, potem miała karierę, śpiewała muzykę zaangażowaną, chrześcijańską, śpiewała o swoim losie, o swoim takim życiu bardzo kobiecym, bardzo empatycznym i tak dalej. Zaśpiewała też dla mnie, pani poseł, piosenkę, którą mamy jako hymn mojej społeczności, Widzieć Więcej. Możemy popuścić? Oczywiście, wspaniały wybór. Prosimy. Drodzy Państwo, więc po pierwsze spotykamy się tutaj w audycji. Jesteśmy razem z panią Joanną Fabisiak, posłanką Platformy Obywatelskiej, która teraz będzie nam opowiadała o toczącej się kampanii wyborczej, prezydenckiej. Zaraz nam mówię. Gdy pani poseł będzie mówiła, to ja będę kontynuował podpisywanie dla pani poseł książki, którą właśnie pragnę pani poseł sprezentować. Mam tu ją przed sobą. O, właśnie ją słychać. Ja będę pisał, a pani poseł powie, pani poseł, jak przebiega kampania wyborcza, która właśnie się niedawno rozpoczęła? Ja najpierw powiem o tej książce, bo to jest pierwsza powieść pana Marka. Jestem strasznie ciekawa tej książki, bo każda jego książka robi na mnie ogromne wrażenie i z największą satysfakcją ją czytam. No więc powieści jeszcze nie było. Państwa też odsyłam, to jest ich trzecie oko. I nie wiem, może robię reklamę, ale myślę, że
w tym nic złego, bo pan Marek jest tak wspaniałym człowiekiem. No nie wiedziałam, że zacznie powieści pisać. Tym bardziej panie Marku dziękuję i już przechodzę do pytania jak grzeczny uczeń. Ja dziękuję za miłe słowa. Więc... Proszę państwa, jednak chodzi o reklamy. Nie oszukujmy się. Jak ktoś pisze, to najlepiej, żeby pisał nie tylko do szuflady. Otóż mój przyjaciel, niewidomy profesor matematyko-fizyk Witold Kondracki, świętej pamięci, drodzy państwo, pisał genialnie i pisał do szuflady. I tak wtedy, kiedy się z nim spotykałem, myślałem sobie, Bożeż ty mu kochany, jak to się dzieje we współczesnym świecie, że genialny profesor matematyk-fizyk, który na dodatek był genialnym podróżnikiem, organizatorem wypraw na Daleki Wschód, na przykład do Indii i do Birmy i tak dalej, że ten również pisząc świetne opowiadania, pisał tylko do szuflady, bo nie mógł się przedrzeć przez barierę marketingu. Smutne. Ja te opowiadania mam, pani poseł, i je publikuję w naszym miesięczniku Help. Jesteśmy razem. Taki jest tytuł naszego miesięcznika Fundacji Szansa dla Niewidomych. Jak również puszczam je w filantropie naszych czasów, żeby chociaż niepełnosprawni zobaczyli, jakiego genialnego Polaka niewidomego mieliśmy wśród nas. I matematyka, i fizyka, i podróżnika, i literata. A teraz o kampanii. Dobrze. Panie Marku, powiedział pan, że jest pan zaskoczony tą kampanią, że jest ona taka, no nie wiem, niemrawa, może można powiedzieć. Rzeczywiście, ona się dopiero rozkręca. Natomiast ja odnoszę z dużą satysfakcją, odbieram obecną kampanię prezydencką, bo przede wszystkim wydaje mi się, że będzie ona inna, że będzie w niej więcej kultury. A ta kultura polityczna jest nam strasznie, strasznie, strasznie potrzebna. Będzie kultury więcej? A czy jest? Czy ja myślę, że już w tej chwili jest, bo i pani Kidawa-Błońska, i pan Kosiniak-Kamysz kładą, i pan Hołownia, no to są kandydaci, którzy występują w tej chwili, w tej nowej roli, podkreślają to, że nie chcą wojny polsko-polskiej, że chcą porozumienia, że mają też no, taką lekką pretensję do polityków, że nadali taki nieładny, niedobry ton, za ostry ton tej dyskusji. Wiadomo, że polityka to nie jest zabawa dla grzecznych dzieci, to jest twarda szkoła i troszkę wojenna szkoła, ale na szczęście mamy czas pokoju i nie powinniśmy, moim zdaniem, to jest moje zdanie, tego zmieniać i gdzieś powinna no, być to non possumus, ta granica tego, czego już powiedzieć i zrobić nie należy. No więc ja osobiście, to oczywiście zawsze jest mniej błyskotliwa kampania, ona jest taka bardziej merytoryczna, bardziej spokojna, ale ja osobiście takiej kampanii oczekuję i będę się cieszyła, jeśli ona taka będzie. Tego się spodziewałem, bo pani Joanna Fabisiak właśnie taka jest i taką prowadzi działalność, ale jednak w Pucku się to nie udało, mam wrażenie, oraz no chyba się to już nie powtórzy, taki wypadek w pracy, tak? Jeśli chodzi, to znaczy myśli pan o dwóch wydarzeniach, o wydarzeniu w Pucku i o wydarzeniu z panią Lichocką. No więc ja myślę, że ten drugi się rzeczywiście już nie powinien powtórzyć. Natomiast chciałabym, jeśli pan pozwoli, skomentować to wydarzenie puckie. Otóż z całą pewnością powinna być właśnie pewna granica tego protestu i wydaje mi się, że w tych pokrzykiwaniach ona była przekroczona. Natomiast skoro mówimy o kampanii i o pani Kidawie-Błońskiej, to byłam zdumiona takimi komentarzami dziennikarzy, że ona podeszła do tych krzyczących. Tak powinna zrobić. Jeśli miała tam znajomych, to nic gorszego niż dzielenie Polski na my i wy. Nawet jeśli oni pokrzykiwali, gdybym była tam, również bym podeszła do tych osób i bym powiedziała im to nawet po przywitaniu się, że tak nie powinni. Natomiast tak, że my się będziemy izolowali i będziemy tworzyli tak, jak tworzymy teraz, dwa getta. Tu jesteśmy my, tu jesteście wy, tu są oni, tu my. Nie, tak nie może być. My jesteśmy jednym narodem. Ale czy pani chce nam powiedzieć, że pani marszałek właśnie powiedziała tym pokrzykującym, że przekroczyli granicę? Tego nie wiem, bo z panią marszałek nie rozmawiałam. Natomiast to, że ona podeszła i się z ludźmi przywitała, których znała, dla mnie to jest nie tylko oczywiste, ale konieczne. No,
Ja powiadam, gdybym była w tej sytuacji, również bym do tych ludzi podeszła, gdybym ich znała i się z nimi przywitała. Ja bym pewnie skomentowała i przypuszczam, że podobnie, że tam, gdzie było jakieś przekroczenie, to bym naprawdę zachowałam się tak samo. Natomiast no, nie chcę komentować, non-comment, jeśli chodzi o zachowanie pani Lichockiej. Ja chciałem zapytać wobec tego pani poseł, pobawmy się w taką zabawę polityczną. Proszę powiedzieć, co pani docenia w PiS-ie w punktach, bo czasu zawsze mamy za mało na nasze spotkania w punktach. Co pani docenia w PiS-ie, a co najbardziej pani w PiS-ie gani w planie wyborczym dla pana prezydenta Dudy w tej kampanii wyborczej? Co pani docenia, a co pani by zganiła? Co pani by skrytykowała? To znaczy może w kampanię. Kampania się dopiero zaczęła. Wszystko, co było przed tym. Mówię o programie wyborczym, o planach. Programu właściwie. Jeszcze programu nie poznałam. Program, jeśli chodzi o program Platformy Obywatelskiej czy Koalicji, to on dopiero właśnie w tej chwili jest przedstawiany. Ja obiecałam panu redaktorowi, że się pojawi, więc się pojawiłam. Ale pojadę na konwencję. Tak, dzisiaj jest konwencja wyborcza pani marszałki na wyborach. I wówczas poznam dokładnie program. Ale wróćmy natomiast do pana prezydenta Dudy. Tak, co pani dla się podoba, mnie, co nie? To, co w ogóle, wydaje mi się, że bardzo wiele stracił wizerunkowo urząd prezydenta. Ten urząd prezydenta jest dla mnie nijaki. Nie chciałam tego odnosić do osoby prezydenta, choć też postrzegam pana prezydenta Andrzeja Dudę jako osobę, która mając tak ogromny mandat społeczny, jak wybór na prezydenta ogromnego kraju, stoi na uboczu, nie realizuje swojej polityki. To musi być jednak prezydent. Ja oczekuję, że prezydent mego kraju, to będzie człowiek z charakterem. No a jego tak. Wizyty we wszystkich powiatach w Polsce, przecież to jest bardzo wielka aktywność. Stosunki polsko-amerykańskie i obronność Polski. Jak pani to ocenia? Wie pan, jeśli chodzi o bywanie w każdym powiecie, powiedzmy sobie, czy w różnych miejscach, no to właśnie to jest robienie już kampanii, chociaż ta kampania jeszcze nie była ogłoszona i osobiście pewnie każdy zachowałby się tak samo, ale każdy inny prezydent. Natomiast no, trudno to mówić, że to jest jakaś rzecz niezmiernie dobra. Natomiast jeśli chodzi o politykę polską, ja może się odniosę do innego przykładu bliższego, bo to zawsze dobrze mówić o tym, co człowiekowi bliższe. Otóż ja nie tylko mówię, ja krzyczę o strasznej krzywdzie Polaków w Wielkiej Polonii amerykańskiej, a mianowicie o podwójnym opodatkowaniu emerytur tych ludzi. Do mnie się zwracają ludzie dramatycznie skrzywdzeni, bo tam na mocy ustawy amerykańskiej, która opodatkowała Amerykanów najwięcej zarabiających, to były służby mundurowe, którzy mieli tak ogromne emerytury, a tam są dwie emerytury, resortowa i socjalna, więc została jedna część tej emerytury opodatkowana. Potem nie wiadomo w jaki sposób zarządzeniem opodatkowano emerytury mniejszości narodowych. Przy czym większość krajów już uporządkowała tę sprawę. Polska pozostała jako kraj z nieuporządkowanymi emeryturami, z podwójnym opodatkowaniem. Proszę sobie wyobrazić, że ludzie, którzy w Polsce po 20-30 latach wypracowali sobie na przykład tę emeryturę 1200 zł, bo o takich emerytach mówimy, oni mają jeszcze raz płacili podatki pracując, bo odciągane było na ich emerytury. Drugi, teraz emerytura ich jest przez Polaków opodatkowana i trzecie opodatkowana jest przez Amerykanów. Mało tego, jeśli urzędy finansowe dojdą, że Polak pobierał emeryturę i nie płacił podatku, to wstecz od momentu, kiedy zaczynał pobierać, nakładają podatek, często ci ludzie z tego powodu bankrutują. Ale proszę, ja jeszcze powiem nie. Więc ja prosto jako obywatel zadałam pytanie ministrowi, proszę, czy konsulaty w Stanach Zjednoczonych mają informacje?
nie mają. Napisałam interpelację, proszono mnie, że o prolongatę, bo w tej chwili konsulaty zaczynają zbierać materiały. Ja krzyczałam o tym na komisji, będzie taki punkt na Komisji Łączności z Polakami. Ja mówiłam o tym w każdym gremium, domagając się od polskiego rządu uporządkowania sprawy ważnej dla naszych obywateli. Dla obywateli, którzy nie chcą przyjąć obywatelstwa amerykańskiego, chociaż tam mieszkają. No i mają pełne prawo do ochrony. Będziemy się tym interesowali, pani poseł. Jak pan redaktor mówi mi, że ja mam teraz chwalić, ja bym bardzo chciała zobaczyć... Chciałabym zobaczyć w programie konkrety pana prezydenta Andrzeja Dudy, że on mówi, ja uporządkuję sprawę emerytur, podwójnego opodatkowania. Bo no, tak zrobiło ileś jest rola rządu. Jednak rządu, a nie prezydenta. Więc... No, to jeśli tak będziemy do tego podchodzili, to właśnie dojdziemy do tego, że prezydent nic nie może i tak go właśnie postrzegam. Dziękuję. A jak pani ocenia kampanię innych kandydatów, na przykład pana Hołowni? Co pani widzi pozytywnego czy negatywnego w jego pomysłach? Myślę, że to jest bardzo ciekawy kandydat. Kandydat, który nie jest, nie wiem czy to, jak to nazwać, bo sama jestem członkiem partii, ale osoba, która nie jest skażona partyjnością, która no, porwała się na rzecz niezwykłą, bo bez zaplecza politycznego, czy też mając tylko zaplecze społeczne, nie mając, mając tylko społeczne pieniądze, powiedzieć sobie tak, takiego prezydenta chce mieć Polska. Dla mnie to jest ogromna odwaga. Dla mnie jest to ciekawy kandydat. Czy to jest konkurent dla pani marszałek Kidawy-Błońskiej, czy nie? Nie jest to, myślę, że nie jest to konkurent, ale jest to bardzo ciekawy kandydat, który pokazuje inną drogę i też inną politykę, że polityka może być inna i nie wiem, ja, moja wiedza jest tylko o panu Szymonie Hołowni, tylko wiedzą medialną, więc z pewnością jest niedostateczna, tym bardziej, że pan Hołownia nieczęsto pojawia się w mediach, ale tak jak obserwuję, jak gdyby tak z zewnątrz, uważam, że to jest ciekawy. A jak pani poseł ocenia propozycje programowe pana Biedronia? Kandydata ze strony Lewicy. No i panie redaktorze... Który jest europosłem z ramienia z kolei Platformy Obywatelskiej. Tak, powiem panu... Nie. No to jest trochę pan... No z listy wyborczej Platformy. Z innego ramienia. Koalicji Polskiej. Wie pan, jak pan sam wie, czy też może inaczej powiem, ja bardzo lubię... Nie lubię obietnic, których się nie wykonuje. Pan Biedroń... wyraźnie pokazał, że kariera polityczna jest dla niego ważniejsza niż jakikolwiek program, bo przypomnę tylko rzecz jedną, że powiedział, że jeśli zostanie wybrany, to ustąpi, tu będzie tę glebę polską i na tej niwie polskiej pracował. Okazało się, że jednak nie ma takiej ochoty, że inne niwy są mu bliższe, czy też może nie tylko niwy, tylko jeszcze coś innego. I wobec tego no, nie wywiązał się z takiej publicznie danej obietnicy. Zatem no, sądzę, że no, bardzo trudno tak poważnie podejść do wszystkich innych obietnic. No to proszę nam jeszcze powiedzieć, jak pani ocenia propozycje programowe kandydata najbardziej prawicowego, pana Bosaka. Wie pan, i na ten temat wiem bardzo mało. Mogę chyba tylko powiedzieć tyle, że pan Bosak robi na mnie wrażenie człowieka bardzo przekonanego dla swoich poglądów, choć no, w różnych momentach i w różnych punktach. Nie zgadzam się z jego programem, ale ponieważ nie znam go tak dobrze, bo jak gdyby nie interesuję się nim tak jakoś głęboko, to też nie chciałabym oceniać założeń programowych. Robi na mnie wrażenie człowieka, który no, chciałby ponad wszystko, ma taką ogromną motywację. Z dużą motywacją mówi o tych swoich założeniach, często dla mnie nierealnych i jak gdyby tak trochę ponad... No i na koniec pan kandydat ze strony PSL, Kosiniak-Kamysz, tak? Bardzo lubię Władka Kosiniaka-Kamysza. Znam go i jest takim człowiekiem rzetelnym.
I myślę, że też no, dużej rzeczy dokonał i poprzez w tych wyborach. I dalej idzie tą swoją drogą. To bardzo młody człowiek, więc z dużym samozaparciem, z dużą energią i z taką dużą siłą przekonywania. No ale ciągle, jeśli spojrzymy na sondaże, to widać, że to nie jest kandydat, który przystąpi do tej walki głównej, czytamy, że będzie to Małgorzata Kidawa-Błońska. Ale czasem czytamy, że gdyby on właśnie przeszedł do drugiej tury, to byłby najtrudniejszym kontrkandydatem w stosunku do prezydenta Andrzeja Dudy. No to, to jest zliczanie głosów i to jest rzeczywiście, hipotetycznie zakładając, to byłoby odebranie pewnie dużej ilości głosów PiS-owi. No wielu byłych, powiedziałabym, czy też obecnych, ale już tak ze znakiem zapytania, sympatyków PiS-u waha się, czy zagłosować i raczej skłania się ku zagłosowaniu na innego kandydata. Ale ponieważ pan Kosiniak-Kamysz nie przejdzie do drugiej tury, jak sądzę. Także rozważanie tego jest może mniej zasadne. Suma summarum, pani poseł Joanna Fabisiak namawia do głosowania na panią marszałek Kidawę-Błońską. Tak, tak, uważam, że to jest bardzo dobra kandydatura, zarówno w sensie politycznym, jak i merytorycznym, jak i wreszcie, tak już co, jak już rzecz tę podkreślałam, takiego i widzenia urzędu, ma bardzo ciekawe spojrzenie, o tym pewnie właśnie w tej chwili mówi, ciekawe spojrzenie na i ciekawą wizję urzędu prezydenckiego. I także jest to człowiek, który koncyliacyjny, który potrafi z każdym rozmawiać. To jest niezmiernie ważne. Umówiliśmy się, że będę zatrzymywał panią poseł tutaj w areszcie, w studio Radia Wnet, w budynku Pasty w Warszawie na Zielonej 39, do godziny za 15:13, która właśnie minęła. Ale na koniec muszę zapytać, jaki jest stosunek pani poseł do programu Dostępność Plus jako niepełnosprawny. Właśnie tym najbardziej się pani poseł interesuje, to chyba jest zrozumiałe. Program Dostępność Plus, umożliwienie niepełnosprawnym osobom w naszym kraju życia godnie, życia samodzielnie, życia niezależnie. Co pani o tym planie sądzi? Plan byłby piękny, gdyby się okazał realny. Realny na tyle, że przyjmiemy programy, które pozwolą przede wszystkim osobom niepełnosprawnym pracować. W tej chwili to jest nierealne. Panie Marku, pan dobrze wie, że ciągle spada liczba osób niepełnosprawnych, które pracują. Dlaczego? I teraz powiedzmy sobie tak. Dlaczego? Dlatego, że taka osoba ma rentę inwalidzką. Po czym chce iść do pracy. Idzie do pracy, więc zabiera jej się tę rentę. No bo ona zaczęła pracować. Przy czym nie ma nawet okresu ochronnego, w którym ona pracuje i zobaczy, czy teraz praca, czy może pracować, czy ta praca nie jest za trudna. Przestaje pracować i pozostaje bez niczego. A więc to jest, ja daję tylko jeden przykład. Tych przykładów, gdzie są wielkie słowa, a mała troska, jest naprawdę znacznie więcej. Zarówno o niepełnosprawnych, jak i o opiekunów osób niepełnosprawnych. Jesteśmy tak daleko za całą Europą i za całym cywilizowanym światem, że aż przykro pomyśleć. A naprawdę osoby niepełnosprawne często absolutnie w pełni sprawne intelektualnie, czy powiem więcej. Te osoby często bywają z dużo większym, wyższym ilorazem inteligencji, bo one się właśnie intelektualnie rozwijają. I dlaczego? I tu jest we mnie nie tylko niezgoda, mało, we mnie jest złość na to, że my wolimy dać temu człowiekowi jakąś tam zapomogę, niż pozwolić temu człowiekowi rozwijać się i służyć społeczeństwu. Co on z wielką radością by robił, gdyby rzeczywiście ten program 500+ na niepełnosprawnych to nie były tylko słowa i hasła wyborcze na kolejną kampanię, tylko konkret. Drodzy Państwo, to co pani poseł, już ma mnie aresztować, czy jeszcze nie, możemy porozmawiać? Jak już jest. Jak jeszcze pan zaczął niepełnosprawnych, to już mi pan stąd nie odklei od tego fotela. Drodzy Państwo, więc
Ja rozumiem, że pani poseł program Dostępność Plus popiera, a jedynie by chciała, żeby był jak najefektywniej realizowany, czyli z pełnym dofinansowaniem. No tutaj pan premier Morawiecki obiecał niepełnosprawnym środki finansowe na poziomie 23 miliardów złotych, których oczywiście pani poseł ja nie widziałem, ale te programy są realizowane w różnych takich drobnych elementach. Jako niepełnosprawny widzę wolę rządu do rozwiązywania naszych problemów, chociaż jak powiadamy, no zaległości są wieloletnie. Wieloletnie to już nawet nie takie, co mają kilka lat czy kilkanaście lat, a to są dziesiątki czy nawet więcej. Po prostu niepełnosprawni w Polsce na całym świecie byli przez całe wieki dyskryminowani tych zaległości, stąd jest bardzo wiele. Stosunek do niepełnosprawności w Polsce wyraźnie się poprawia, co przypuszczam zawdzięczamy przede wszystkim podejściu społeczeństwa całego, bo rzeczywiście niepełnosprawni na ulicach miast, na ulicach polskich wiosek są zauważalni. Było inaczej. Szczególnie 30-50 lat temu. Teraz rzeczywiście jesteśmy obecni, nie tylko już na ulicach miast i wiosek, ale również w aktywnościach. No, idą wybory. Martwimy się, czy będziemy jako niepełnosprawni mieli swobodny dostęp do urn wyborczych. No, niewidomi nie mają dobrego dostępu do urn, pani poseł, i tutaj składam na pani ręce problem. No, chcielibyśmy móc pójść jako niewidomi do wyborów i zagłosować samodzielnie. No, była propozycja pani poseł nakładek wyborczych, która została trochę zepsuta, bo nakładki do głosowania dla osób niewidomych nie były rozwiązaniem idealnym, ale były krokiem w dobrym kierunku. One były plastikowe i były transparentne, to znaczy były przezroczyste. Czyli osoba niewidoma, nawet z pomocą osoby widzącej, no, choćby z komisji wyborczej, mogła nałożyć plastikową formę na kartę wyborczą, a wtedy można było widzieć te napisy, które zostały niezasłonięte. W tej chwili, kiedy stosuje się rozwiązanie papierowe, to już właściwie w ogóle z tego nie można korzystać. Pani poseł, co pani może w tej sprawie zrobić dla niewidomych wyborców? Tylko napisać interpelację, co zrobię. I obiecuję. To proszę bardzo, trzymamy za słowo. Zobowiązuję się tak napisać interpelację, bo jest jeszcze, wydaje się, że ten czas, choć krótki, dwumiesięczny, pozwoliłby jeszcze na właśnie przygotowane, już ta forma głosowania była przygotowana, więc sądzę, że można by. To z powodów finansowych, oszczędnościowych, właśnie zamieniono te plastikowe rozwiązanie na papierowe. No nie są to idealne rozwiązania, ale jednak to poprzednie plastikowe mnie ucieszyło jako krok we właściwym kierunku. Panie Marku, ale pan powiedział przed chwilą rzecz dużo ważniejszą. To jest podejście społeczne. Bo od niego trzeba zacząć, od wielkich kampanii społecznych. Że osoba niepełnosprawna nie potrzebuje, bo kampanie, które są, to tu jest biedne dziecko, zbieramy na niego pieniądze, to jest bardzo potrzebne, ale trzeba, to powinno być dużo szersze. Jeśli jest osoba niepełnosprawna, to my mamy obowiązek w codzienności, w każdym kroku, w każdej chwili tej osobie no, służyć właśnie tą wyciągniętą ręką. I wówczas będzie inaczej, i wówczas będziemy wszyscy w jakiś sposób włączeni. Tymczasem często weźmy szkołę. Weźmy szkołę i problem, który w tej chwili mam do rozwiązania. Chłopiec z autyzmem, który z kolejnej szkoły jest próba wyrzucenia. Przez kogo? Nie przez dyrektora. Przez rodziców. Bo ten chłopiec w chwilach takiej agresji zaczął ubliżać nauczycielce najgorszymi słowami. I przyszli wstrząśnięci rodzice i mówią, nie, my nie chcemy, żeby nasze dzieci uczyły się takich słów. A co mają zrobić rodzice tego dziecka? Dziecka do tego adoptowanego. Oni go wzięli, młodzi ludzie wychowują. Dziecko adoptowane, które jest chore. I społeczeństwo nie chce go przygarnąć. Ja państwo, ja bym zagadała i nie chcę tego. Pan Marek tu rządzi. Ja natomiast chciałabym, żebyście państwo zobaczyli taki film, który dawno temu był w kinach, ale teraz można go też obejrzeć w internecie. Cudowny chłopak. To jest taka niesamowita sytuacja dziecka, które musi pokonać niechęć kolegów i niechęć rodziców do niego. Bo to jest cierpienie tego chłopca, to jest cierpienie jego rodziców, jego siostry. Tylko dlatego, że ludzie są bezwzględni, egoistyczni i zamknięci na siebie. A ten słabszy, najlepiej, żeby go wypchnąć poza margines. Skoro ja rządzę, drodzy państwo, to mimo to, że ciekawie tutaj sobie rozmawiamy, puścimy drugą piosenkę, potem będę
jakoś podsumowywał nasze spotkanie. A ja państwa poseł, pożegnam. A pani poseł ucieknie na co? Na konwencję, bo dzisiaj jest konwencja. Dziękuję właśnie bardzo. Pani marszałek Kidawy-Błońskiej. Proszę państwa, druga piosenka Wioli Brzezińskiej, bardzo proszę.